Cześć, tu Dark Archon i dzisiaj rozgromimy drugą misję w Dungeon Keeperze 2. Ostatnim razem skończyliśmy pierwszą, bez najmniejszych problemów. Druga plansza też jest dość samouczkowa. Pieśniawa. Radosna kraina, pełna światła i muzyki. Uciszmy te śpiewające głosy. Dokładnie. Raz na zawsze. A zadania w Dungeon Keeperze zazwyczaj nie są zbyt skomplikowane. W większości planszach musimy pokonać. Rezydującego tam lorda bądź innych graczy. I w tym wypadku nie powinniśmy mieć z tym problemów. Dobry lord Dariusz. Jest godniejszym przeciwnikiem niż Antoniusz. Ale jeśli wykorzystasz mądrze swoje doświadczenie, załatwisz go równie nieodwracalnie. No właśnie. Trochę gliczuje mi woda dzisiaj z jakiegoś powodu. Biblioteka. Dziwna sprawa. Zazwyczaj tak nie wygląda. Siłownia. Okej. Niech no tylko przypomnę sobie sterowanie. Najpierw wybuduj leże, potem kurnik. Następnie zajmij portal znajdujący się w pobliżu serca. Czyli zaczynamy od tego samego co ostatnio. Raz, dwa, trzy, cztery. Starczy nam małe leże, mały kurnik, nie musimy ich robić zbyt dużych. Bo i tak jeszcze nie bardzo mamy kogo w nich umieścić. W tej planszy mamy do dyspozycji także bibliotekę, w której nasi czarnoksiężnicy będą w stanie tworzyć, a raczej wymyślać nowe zaklęcia. Oraz siłownię, w której trenujemy stwory. Tak, aby bez walki z przeciwnikiem mogły zdobywać coraz wyższe poziomy doświadczenia. Więc zrobimy leże, a zaraz... W zasadzie bliżej wyjścia zrobimy kurnik. Jeżeli stwory będą głodne, będą miały do niego bliżej. Oszczędzi nam to kilku cennych sekund. I ogólnie połączymy ze sobą, chociaż w zasadzie... Czasami łączenie kom nad drzwiami jest dobre. Czasami gra to na naszą niekorzyść. Ponieważ na wzmocnionych murach... W takich budynkach jak biblioteka możemy tworzyć dodatkowe użytkowe segmenty, tak to się jakoś chyba nazywa. W każdym razie zobaczycie za chwilę sami. Ja poklepię po plecach nasze chochliki. To spowoduje, że będą pracować szybciej. Tak więc... Jak już mówiłem, możemy budować tylko na zajętych przez nas segmentach. Dodatkowo każdy z segmentów generuje jeden punkt many na turę, czyli bodajże sekundę. Mana będzie nam potrzebna do rzucania zaklęć. Ok. Więc tu zbudujemy leże. Może być za małe. 15 segmentów. Tutaj zbudujemy kurnik. O, chochlik zdobył właśnie poziom doświadczenia. Chochliki dostają poziom doświadczenia za wszystko, nieważne co robią. Poproszę tego chochlika, żeby wzmocnił nam tu mury, żeby mógł wam pokazać, jak działają dodatkowe miejsca na wzmocnionych murach. Zbudujemy siłownię, w której stwory bojowe doskonalą swoje umiejętności. No właśnie. Zadanie wypełnione, ale szkolenie stworów kosztuje. Dokładnie, żeby szkolić stwory, musimy mieć na to pieniądze. Dobra, jak już musisz robić to, to rób to chociaż szybko. No więc... Gdy znajdziemy już... W zaciszu zakurzonych półek, oraz w pocie czoła. Już znajdziemy odpowiednio dużo miejsca na bibliotekę i mamy wzmocnione mury. Potrzeba więcej złota. Rozejrzyj się. Ono tylko czeka na wykopanie. Tak więc... Normalne, niewzmocnione mury zostają puste. Aby stwory bojowe mogły dotrzeć. Te wzmocnione mają taką przewagę, że mogą na nich stać dodatkowe regały, których potrzebują czarnoksiężnicy. W takiej bibliotece będzie mogło pracować dwóch czarnoksiężników naraz, ponieważ mamy dwie półki. Gdy ten chochlik skończy wzmacniać wszystkie trzy elementy ściany, powinna pojawić się tu jeszcze jedna księga, dzięki czemu będą mogli pracować tu w trójkę. Podobnie jest z siłowniami. Potrójna ściana daje nam dodatkowy cel do ataku, dzięki czemu może tam trenować dodatkowa jednostka. Wykopiemy teraz drogę do portalu.
Jest to kolejna runda samouczkowa, dość prosta, więc nie powinniśmy mieć z nią żadnego problemu. Chochliki nie jedzą, nie musimy ich karmić, nie potrzebują też snu, są stworami magicznymi. Gdy brakuje nam many, może nie tego, może trzeciopoziomowego, wszystkie są już trzeciopoziomowe. Brakuje nam many, możemy wrzucić chochlika do serca lochu, wtedy mam zastrzyk dodatkowych punktów. Nie możemy mieć mniej niż 4 chochlików, więc gdy tylko pojawi się, stracimy jakiegoś, tworzy się automatycznie następny. Mamy już portal. Ciekawe, co nam wyskoczy. Mam nadzieję, że jakaś salamandra tym razem. Zjawił się czarnoksiężnik, pragnący badać zaklęcia w bibliotece. Nie daj mu jednak ciągle gnić wśród ksiąg. Równie skuteczny jest w walce. Tak, to jest jednostka dystansowa, atakuje na dystans. I jest bardzo słaba w starciu wręcz na bliski. Każdy regał bliską odległość. Przyciągnie do twego lochu nowego czarnoksiężnika. Tak, wspomniałem o salamandrach, ale jeśli się nie mylę, nie pojawiają się tak wcześnie w grze, niestety. Każemy chochlikom wykopać jak najwięcej złota. Pojawił się nowy gatunek stwora. I mamy znów gobliny. Nasz czarnoksiężnik zbudował już sobie legowisko. I teraz zajmie się badaniem. Zrobię tu jeszcze ścieżkę, chociaż tak jak mówiłem, potrójny segment daje nam dodatkowy cel, dzięki czemu zamiast 2 może z niego, znaczy z niej, z siłowni korzystać aż 5 jednostek stworów. I podobnie jak wspomniałem, mamy pełny skarbiec, dlatego chochliki nie są w stanie podnosić więcej złota, a nie mamy jeszcze dostępu do budowania skarbców. Z klapsami trzeba uważać, bo jeśli damy ich zbyt wiele, stwory mogą się na nas obrazić i po prostu wyjść z lochu i nie wrócić. Mogą uciec przez portal. A ponieważ nie mamy sposobu jeszcze na zablokowanie portalu, nie możemy ich przed tym też powstrzymać. Zresztą, nawet gdybyśmy próbowali, prawdopodobnie pogniewaliby się na nas i zaczęli atakować. Ciekawe, czy to wina Frapsa, że woda wygląda tak paskudnie. Ważne, że w ogóle działa, bo Dungeon Keeper ma bardzo duże problemy z uruchamianiem się na współczesnych systemach. Opracowano nowe zaklęcie. O, proszę. Mana stanowi pieniądz magii. Zużywa się przy każdym rzuceniu zaklęcia. Tak więc możemy teraz rzucać zaklęcie. Możemy kliknąć na tworzenie chochlika góry ekranu. I stworzyć chochlika. Stopniowo odnawia się. Rzuć nowo poznane zaklęcie, by wyczarować chochlika. Nie ma górnego limitu chochlików, które możemy posiadać, ale po pewnym czasie zacznie brakować nam many na utrzymanie ich przy życiu, bo w ten sposób płacimy za swojego terenu. Nie? O. Dobrze sobie czasem zakląć, strażniku. Tak więc, jeżeli mamy ich zbyt wiele, nie bardzo nam się to opłaca, bo nie jesteśmy wtedy w stanie rzucać innych zaklęć. Twoje chochliki natknęły się na kilku krasnoludów. Z krasnoludami nie będziemy mieć żadnych problemów. Problem z goblinami jest taki za to, że one strasznie boją się wszystkich jednostek, niezależnie od tego, czy są silniejsze od nich, czy słabsze. Tak więc nawet jeżeli walczą z krasnoludami, gdyby były same, uciekłyby. Jeden z nich awansował na drugi poziom umiejętności. Dowolny stwór może wyszkolić się maksymalnie do 4 poziomu. Tak jak mówi pan narrator. Powołane na świat. Ach, pan narrator mówi za dużo. Tak jak mówi pan narrator, w siłowni wytrenować możemy się wyłącznie do poziomu 4. Maksymalny poziom stworów to 10. Co 4 poziomy, czyli na 4 i 8, odblokowują się dodatkowe zdolności każdej z jednostek. Szczególnie dotyczy to jednostek magicznych. Niektóre potrafią się leczyć, inne strzelać pociskami.
A najlepsze jednostki dostają chyba jeszcze jedną dodatkową zdolność na poziomie 10. Nie jestem teraz w 100% pewien. Nie upuszczać swych stworów zbyt blisko wroga. Upuszczenie chwilowo dezorientuje. Na to, że zbliżamy się już do warowni lorda, jak mu tam było. Aby zdobywali nowe. Nie będę teraz sprawdzał. W tym celu wrzuć czarnoksiężnika do siłowni. Zobaczymy, jakie zostało nam drugie zaklęcie. I nie wyszukaliśmy żadnych skarbów w tej planszy. Nie jestem pewien, czy w ogóle są tu jakieś w pobliżu. Nie widzę nigdzie żadnych ukrytych przedmiotów. Może tutaj? Nic się tu chyba nie kryje. Tak więc, gdy nie mają żadnych zajęć, czarnoksiężnicy trenują. Zaklęcie. O, zaklęcie Piorun. To jest bardzo Twoi fajne zaklęcie. Czarnoksiężnicy pogłębili swą wiedzę i opracowali nowe zaklęcie. Czarden pozwala opanować. Gdy odkryjemy już wszystkie zaklęcia, dodatkowo możemy ulepszać istniejące zaklęcia. Tym też zajmują się czarnoksiężnicy, ale nasza biblioteka jest na to za mała. Zajęliśmy już obie półki, które mamy. Czas stawić czoła dobremu lordowi Dariuszowi. Skoro nam każą, niech będzie. Skończymy tą planszę. Aby chochliki zrobili wykop. I jesteśmy. Twierdza Dariusza padła. Twoje oddziały muszą zabić straże i zwabić lorda Dariusza, by sam stanął w obronie swej ziemi. I Piorun jest mało efektywny na krasnoludy, ponieważ te wstają bardzo szybko. Piorun ma taką fajną zaletę, że przewraca stwora, tak jakbyśmy go opuścili. Jeżeli opuścimy stwora, potrzeba trochę czasu, zanim... Wreszcie Dariusz raczył się ruszyć. Wkracza na scenę przez swoją bramę bohaterów. Każ swym podwładnym zabić go. Podniesiemy ich znowu. Wówczas dopiero klejnot przejścia z pieśniami. Jak mówiłem, Piorun przewraca przeciwnika, co jest bardzo fajnym... Proszę. Bardzo fajnym taktycznym zagraniem. Przegnają cię precz z tej krainy! Uwielbiam... O, jak mówiłem, gobliny bardzo lubią spieprzać z pola bitwy. I wygląda na to, że wszystkie moje jednostki spełniały. Ale nie ma obawy. Jesteśmy po prostu zbyt silni, żeby mogli nam zagrozić. Jedyny sposób na przegranie to dostanie się tego kolesia bądź jego jednostek do naszego serca lochu i zniszczenia go. Nie jest to proste też. Serce lochu ma bardzo dużo zdrowia. Więc gracze w League of Legends mniej więcej pewnie zrozumieją warunki porażki. Okej, nasze stwory zaraz wypoczną. No wiem. Okej, stwory już mniej więcej wypoczęły. Zrobimy pewien fortel. Przywrócimy tu kolesia, żeby dać nam chwilę przewagi i teraz powinno być już lada moment po nim. Do obrony serca lochu. Obrona serca. A, on się leczy. Najważniejsze zadanie. Trochę pokpiłem sprawę, widzę. Zaatakowano serce lochu. Jakiś krasnolud dostał się do środka, ale krasnolud nie ma szans nawet z chochlikami. Więc jak widać, zbiera porządne baty nawet od najsłabszych jednostek. Bardziej irytuje mnie fakt, że nasz bohater jeszcze nie poległ. Pierwszy raz mam takie duże problemy z przejściem samouczka, będę z wami szczery. Ale w momencie ataku... Ale w momencie ataku serca lochu chochliki i stwory przechodzą w bardzo agresywny tryb i już przestają w ogóle uciekać z pola bitwy, dlatego nie ma szans właśnie na porażkę. By zagarnąć dla ciebie klejnot przejścia. I w ten sposób ukończyliśmy drugą planszę. Całkowicie. Zostało nam jeszcze 18. Pamiętam, że niedługo po premierze to właśnie był mój ulubiony fragment. Oglądanie dumnie, jak Rogaty zbiera swoje trofeum.
Szkoda, że zginęli wszyscy przeciwnicy, bo lubi jeszcze trochę posiekać pozostałych przy życiu oponentów. Fajnie to wygląda. W dalszej części gry będziemy go nawet w stanie przyzwać w trakcie planszy. No ślicznie stoisz w skrzyneczce. Okej. Skarbiec pozwala gromadzić złoto. Nareszcie skarbiec. W warsztacie powstają oraz warsztat. Pułapki. Fajnie. Czujnik ruchu kieruje na intruzów potężne działo. Wreszcie odblokowaliśmy narzędzia i pułapki, które bardzo nam się przydadzą w dalszej części gry. I obejrzyjmy naszą nagrodę, czyli filmik. Znów się posypał. Spróbuję go rozciągnąć. Udało ci się zetrzeć Dariusza z powierzchni królestwa. No i nie znaleźliśmy jedynej premii. Całkiem rozrywkowa metoda zdobycia klejnotu przejścia. Całkiem rozrywkowa. W taki sposób podbiliśmy pieśniarze i jesteśmy gotowi na następny odcinek, kiedy zajmiemy się trzecią z rzędu krainą. Dzięki za uwagę, szanowni państwo, i zobaczymy się prawdopodobnie jutro.